Fryzjer to najpotrzebniejszy zawód na świecie. Dzięki nam wszyscy wyglądają schludnie i modnie. We wtorki, czwartki i soboty połowa mieszkańców goli, strzyże i czesze drugą połowę mieszkańców, a w poniedziałki, środy i piątki druga połowa goli, strzyże i czesze pierwszą połowę. A pan szanowny wolałby strzyc, golić czy czesać? Gdy dotarł do stojącego na rozstaju drzewa, ujrzał zielonego, który przez wielką lupę badał gruby, spękany pień. Nikt stanął obok i znacząco chrząknął. No i jak? Zainteresował się zielony, odrywając się od swojego zajęcia. To nie była dobra droga. Pomyliłeś się. Ojoj, zmartwił się zielony. Widocznie przez to ciągłe myślenie o gadającym drzewie coś mi się pomieszało. Krzyknęli wówczas z przerażenia, zobaczywszy widok, który im się ukazał. Zamiast pięknej winnicy ujrzeli tylko niewielką gałązkę winorośli. Zaś tam, gdzie miała znajdować się smukła i młoda kózka, był paskudny, owłosiony cap. Nie o takim herbie marzyli. Na placu Rybnym, gdzie podczas słynnych lubelskich jarmarków handlowano rybami złowionymi w pobliskich rzekach. Pewnego razu przychodziła tamtędy mieszczka, która w glinianych garnuszkach niosła obiad dla swego męża, pracującego na pobliskiej budowie. Nie patrząc pod nogi, potknęła się o kamień, rozbijając na nim kruche gliniane garnki. Zapach pysznego jedzenia skusił kilka biegających po placu psów, które wyczuwszy sytą ucztę, poczęły oblizywać kamień ze wszystkich stron. W pewnym momencie ktoś zauważył, że psy zaczęły pokładać je na ziemi, jakby były chore, a po chwili padły.